Witam serdecznie, jesteśmy u Grzesia na mieszkaniu. Grzesiu dokonał niesamowitej sprawy, ponieważ w Łodzi wynegocjował nieruchomość 2100 zł za metr kwadratowy. No wielkie gratulacje, jestem pełen podziwu. Remont wre, już wylewka podłogowa jest zrobiona, gładzie zrobione, już jest zaaranżowane nowe wejście do łazienki. Mamy jedną ścianę wyburzoną, garderobę zbudowaną. Prace się posuwają. Mamy już około miesiąca za sobą. Jeszcze zostało jakieś 2-3 tygodnie. No i zapraszam do zwiedzania w tej chwili nieruchomości. Jesteśmy w trakcie warsztatów inwestowania w nieruchomości. Warsztaty stacjonarne. Dzisiaj jest ze mną grupa 10 uczestników. Z nimi zwiedzamy dzisiaj Łódź. Oglądamy nieruchomości, które inni uczestnicy warsztatów kupili, remontują. To jest niesamowite doświadczenie. Jeżeli chciałbyś się przyłączyć, napisz wojciech.orzechowski@vivin.pl. Poinformuję Cię o zasadach uczestnictwa w takich warsztatach. A teraz zobaczmy, co Grzesio ciekawego nam powie. Niesamowite mieszkanie. Niesamowite? Niesamowite, bardzo ładne wyszło. Po prostu to, co byłem wcześniej, dlatego chciałem dzisiaj już przyjechać zobaczyć. A to, co widzę dzisiaj, to jest po prostu super. To będzie tutaj piękne, przestronne, jasne mieszkanie, w którym się będzie miło. Grzesiu, chodź, nie bój się, chodź, nie uciekaj, Grzesiu. Jak Ci się podoba mieszkanie? Na razie jest ładnie. Na razie jest ładnie, ale słyszałeś, co Michał powiedział? Nie. Że jak był tutaj na samym początku, a tak jak teraz, to jest nie była ziemia, przepaść. To na pewno. Po prostu zaaranżowałeś to tak sprytnie. Rozwalenie tej ściany tutaj było najlepszym posunięciem, jakie mogłeś zrobić. Zrobiłeś po prostu teraz fajne, nowoczesne mieszkanie, które po prostu będzie idealne dla młodych ludzi, tak? Bo tu jest garderoba, sypialnia, tutaj piękny salon, będzie kanapa, łazienka. Wszystko jest takie, że ja z moją chęcią bym się tutaj wprowadził. Ja też. A jak sam remont? Jak sam remont? Podoba Ci się? W ogóle przygoda? Ręce opadają, momentami to po prostu... Ale to dlatego, że żeś ostatnio 68 worków betonu wniósł na trzecie piętro. Ale to dlatego, że przy pierwszym swoim remoncie, czyli przy tym mieszkaniu, chciałem się sam zaangażować, żeby poznać różnego rodzaju tajniki, żeby przy trzecim, czwartym, dziesiątym, dwudziestym mieszkaniu już wiedzieć co i jak. Ale słyszałem, że przypakowałeś trochę ostatnio. Trochę. O, widzę, że mieliśmy... 60 worków 25-kilowych. No to nieźle, nieźle. No ekipa sobie by troszeczkę za to policzyła, przecież za darmowy tego nie wniesie. Oni mają ekipę interesuje, żeby to znalazł się na miejscu, ale pod klatką. A, pod klatką? Tak. Także to, że ja zrobiłem, wniosłem ten towar na górę, to tylko i wyłącznie ekipa może im podziękować. Maciek, pośród, jak Ci się podoba mieszkanko, Grzesiu? Mieszkanie super, fajnie zaaranżowane, fajnie przemyślane, że jest garderoba. Tutaj uwolniona przestrzeń, były niby dwa pokoje, ale dzięki temu, że wyburzona ściana, jest duża przestrzeń i dużo więcej można z nim zrobić koncepcyjnie. Bardzo jasne, bardzo fajne, bardzo duże drzwi od balkonu, też tak fajnie rozjeżdża to pomieszczenie. Naprawdę robi dobre wrażenie to mieszkanie. No to wspaniale. Wojciechu, czy Ty chcesz dwa słowa powiedzieć? Wojciech zajmuje się ubezpieczeniami na życie. Jakbyście chcieli zawrzeć jakąś polisę ubezpieczeniową, to zapraszamy. Przekażę kontakt do Wojciecha. Jak Ci się mieszkanie podoba? Bardzo mi się podoba właśnie to samo co kolega. Przestrzeń przede wszystkim. Żadnych małych pokoików, tylko jak największa przestrzeń. To jest to. Ale słuchaj, bo Ty jesteś z Łodzi, a ta okolica. Co myślisz o tej okolicy? Może ta enklawa w tej okolicy jest rzeczywiście fajniejsza, bo sama okolica jako taka to jest stara Dąbrowa, tak nie do końca może. Natomiast tutaj grać bloki, więc chyba mi się przyzwoicie. Maciek, a Ty znasz tą okolicę? Znam oczywiście stary, wiem, że okolica jest taka, która... To mieszkanie rozjaśni tę okolicę. Rozjaśni. Tak powiem. Tak, nada prestiżu troszkę tej okolicy. No. Jesteś tutaj, proszę ja Ciebie, tym pierwszym z tych, którzy rewitalizują tę okolicę. Będziesz pionierem po prostu. Wystawimy Ci kiedyś tablicę tutaj. Tak, na pewno okolica nie jest za ciekawa. Natomiast ta część tej ulicy jest naprawdę bardzo przyjemna. Cisza, spokój, jest parking przy bloku, tylko dla tego bloku, więc to jest bardzo duży plus. I jak tutaj często podjeżdżam, to jest naprawdę spokój. Dwa słowa reklamy. Czy warsztaty przydają się podczas takich inwestycji? Nie. Nie? Nie. Nie, nie idźcie. Dla osób z Łodzi.
dla osób z Łodzi. Absolutnie nie idźcie na warsztaty. Nie zgadzam się z przedmówcą, te warsztaty to w ogóle... No to więc nie zachęcamy. Przede wszystkim z Łodzi, bo przede reszta to jak najbardziej nie robią. Czyli z Łodzi nie. Poza Łodzią warsztaty się przydają. Tak. Ale w Łodzi już nie. Już nie. Nie. Tak, nie ma sensu, nie ma mieszkań ładnych, nie ma jak tego robić. To w ogóle... Nie ma jak inwestować. No nieźle, nie. No i w ten sposób wycięli konkurencję. Wycięli konkurencję. No nieźle, nieźle. No dobrze. Ojej, ależ tutaj śmieci. Ale to wszystko worki. Tu będzie garderoba. Uwaga, wchodzę z kamerą. Z kamerą wchodzę. Tutaj... Tak. O, jakie piękne, wielkie okno. Jak wam się podoba? Nie muszę was nagrywać, ale możecie powiedzieć coś bardzo. Jak wam się podoba? Bardzo wam się podoba. Fajne, duże. Słoneczny pokój. Tak, jasne. Ale nie za mały będzie tutaj ten pokoik. Są dwa rozwiązania z tą ścianą, tak? Z tą ścianą. A ja w ogóle nie załóżko ustawić, nie? No. Czy ta barierka będzie wymieniona jeszcze? He, chyba wymieniona to nie, ale może ją odmalować. Nie, bo ona tak wygląda średnio. Nie, ona jest fajna taka designerska, tylko można fajnie, jak to fajnie odmalować, fajnie zrobić, to no to by raczej to to pewnie pozwolenie czy to jakieś dodatkowe na to, żeby to nie można sobie dać tam po prostu. Pewnie nie, bo to musi być spójne w całym bloku. Czy mogę cię poprosić, abyś otworzył całkowicie ten balkon? Wyjdziemy, zobaczymy tutaj okolice. Druga też? Nie, nie, wystarczy. Mamy tutaj Carrefour pod blokiem zielono. No jest ulica, ale nie jest jakoś hałaśliwie. No, naprzeciwko wieżowce jakieś. No wspaniale, no nie jest źle. No dobrze, jak widzicie, pracy u nas co niemiara, cała masa. Uczestnicy remontują, inwestują, zarabiają. Mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj przyjechali na warsztaty, również niebawem pokupują coś fajnego. Jak wy myślicie, Karol, Łukasz? Już mamy plan, że do końca roku. Do końca roku. Osobie do końca roku już ma coś znalezione. Do końca roku już będzie coś znalezione. Super. Czyli przeprowadzone badanie rynku, potem zrobione kalkulacje. To pierwsza rzecz. To pierwsza rzecz. No, wspaniale. Znaleźli zarezerwować. Taki jest cel. No. Słuchajcie, bo łódzcy uczestnicy warsztatów powiedzieli się, że nie warto przychodzić na warsztaty, bo nie ma fajnych mieszkań, nie ma jak inwestować. Wy jesteście raczej z Warszawy, tak? Warszawa i Nowy Sącz. Warszawa i Nowy Sącz. Chyba tam też nie ma fajnych nieruchomości, nie? Są. Fajne są, tylko czy do inwestowania... Zobaczymy, czy do inwestowania. Zobaczymy. Warszawy są. Warszawie są na pewno, czyli widzę, że Karol nie boi się w ogóle konkurencji. Ale jeżeli wy chcielibyście przyłączyć do nas, zapraszamy. Wojciech Orzechowski, warsztat inwestowania w nieruchomości. Poprowadzę cię za rękę przez cały proces inwestycyjny. Do zobaczenia.